Tomasz Jaszkowski, myślę, że to mieli różne wizje. Robisz historię, wiedzę o społeczeństwie, ale też EDB. To wiesz, co to znaczy, to jest skrót EDB? EDB, czyli ten EDB. Nazwany w tej szkole przez dziewczyny Żelek, więc niektórzy tak tego mówią, Żelek. Na tym właśnie panowie będziemy ćwiczyć pierwszą pomoc, jak ludziom pomóc w sytuacjach ekstremalnych, czy podczas wypadku, albo na przykład w innych. Będziemy się uczyć o tym, jak postępować przy złamaniach, przy zadławieniach, przy zatruciach, przy wszystkich takich wypadkach. I teraz, słuchajcie, tutaj kolega jest za wybrany, ale jest bardzo dobry trenerem, Wojtek. Pokażę wam, jak wygląda procedura, co mi chodzi, czy się Maciek, Maciek, Maciek. Proszę bliżej, wszyscy bliżej. Aż kolego się bliżej. Słuchajcie, bo może Hilbert jeszcze musi przyjść. Nagrywam. I ratownik krawat wziął, bo sam się upłocił od to. Dokładnie, to jest ratownik wykwalifikowany do tej rady. Słuchajcie, przyjdzie kolega. Procedura składa się ogólnie 6 punktów. Sześć elementów, które trzeba zrobić. Ja to tak podobało się troszkę może to dziwne, ale tak, uczą legalnie, tak trzeba. Proszę bardzo. Jak się pan dzieje? Czy może mi ktoś pomóc? W tym momencie, jak ta kolega robi, ktoś po mnie wie, że telefon zakończy. Symulacja, dalej. Poczekaj, no tak kolega robi, sprawdził czy to. Pamiętajcie, żadne dotykanie, prawda, dlatego że można robić nieuczywane, ale tylko kilka nawet delikatnie, to przełoży umo na wytrzymanie swoje. A dlaczego lewy, a nie prawe? Lewe? Bo musi patrzeć na kartkę, jak się łączy się podnosi. Dalej, proszę. Poczekaj, dobra, okej. Teraz kolega sprawdził, czy nie ma czego w buzi. A dlaczego? Bo chciałby się będzie musi tak. To kobieta się nie przyzna. Pokaż, że nie chciał mieć. Teraz miał aparat, ten dokument do życia, albo ktoś potem zaczął wykonać powietrze, muchnąłby do tchanicy i już by było bardzo źle. Dlatego zawsze przez. Kolejnym etapem musi sprawdzić, co jest w buzi. Proszę dalej. Musi mieć 30 razy.